poznaniu.pl. Poznań w minutę. Jest plan, by w Poznaniu powstało ogólnopolskie Centrum Sportów Plażowych. To świetna nowina dla miłośników siatkówki, ale czy ten projekt faktycznie dojdzie do realizacji? Miejski inżynier ruchu zapowiedział, że ulica Śniadeckich zostanie tymczasowo zwężona. Ruch będzie się odbywał jednokierunkowo. Sylwestra 2023 roku na osiedlu Wichrowe Wzgórze został pobity mężczyzna. W wyniku obrażeń 41-latek zmarł. Po miesiącu śledztwa rodzina ofiary na własną rękę poszukuje sprawcy. Spośród wszystkich miast w Polsce to poznaniaków najczęściej oglądamy na boiskach ekstraklasy. W samym Kolejorzu znajdziemy sześciu piłkarzy urodzonych w stolicy Wielkopolski.